Dzień dobry, kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 10 grudnia, a to oznacza, że zostało 14 dni do Wigilii. Jak widzicie, u mnie zegar tyka. Prawie jakbym siedziała na bombie i czekam, aż się ona rozbroi. Dzisiaj stwierdziłam, że trochę bym posprzątała łazienkę, o ile siły mi na to pozwolą, bo często mam tak, że mam bardzo dużo planów, które później niestety szlak trafia. Staram się nie przesilać, bo wiem, że czeka mnie niedługo duży wysiłek. Niezależnie jak się rozwiąże nasza sytuacja, czy to będzie poród naturalny, czy to będzie cesarskie cięcie, no to czeka mnie i po tym dosyć długa rekonwalescencja plus opieka nad maluchem. Opowiem Wam tak zbiorczo, co się u nas działo od piątku do dzisiaj, do niedzieli. W piątek mój mąż stwierdził, że może w końcu wyjdę z domu. I pojechaliśmy do Pepco, do galerii przy morzu w Gdańsku, gdzie i tak podjechaliśmy samochodem najbliżej windy, pojechałam windą. Szłam tam o kuli. Jeszcze mnie mąż eskortował, słuchajcie. I tak mi się zaczęły i nogi, i ręce trząść, że ja powiedziałam do męża, że no i jakby nie czuję tego takiego szczęścia z tego, że wyszłam, bo jak widzę tą moją taką nieudolność ruchową, to mnie to tylko drażni. Poglądałam tam jakieś rzeczy świąteczne, ozdoby, tak trochę się zastanawiałam nad tym, żeby może maluchowi takie troszkę wygodniejsze rękawiczki kupić, temu drugiemu synkowi naszemu. Też pojechaliśmy do Pepco z myślą o tym, żeby naszemu Orionowi kupić kredki i temperówkę i najlepiej, żeby to była temperówka elektryczna, ale się okazało, że taką temperówkę jak szukamy, to znajdziemy na dole w eklerku i tam właśnie zakupiliśmy mu taką elektryczną temperówkę, a w Pepco nic nie udało mi się kupić, nic mi nie wpadło tak naprawdę w oko. Też jak Wam opowiadałam wcześniej, ja mam takie poczucie, że wszystko co potrzebujemy mamy, a ja nie lubię też takiego kupowania na siłę, nic na siłę. Z Pepco pojechaliśmy do baru mlecznego, bo miałam ogromną ochotę na naleśniki z twarogiem i ze śmietaną. No i z tego baru mlecznego podjechaliśmy szybciej, żeby odebrać Oriona z przedszkola i był troszkę taki chyba zaskoczony, bo zazwyczaj odbieramy go później, a tutaj wcześniej, a jeszcze tego samego dnia poszedł jeszcze później do przedszkola, bo ma logopedę, dlatego tym bardziej się cieszył. Wróciliśmy do domu i tak naprawdę ten czas spędzaliśmy razem, dlatego ja Wam mówiłam na Instagramie, że te takie weekendowe vlogmasy będą zbiorowe. Będę Wam opowiadać, co tam robiliśmy, ale nie chciałabym po prostu, żeby mi te momenty z synem, zwłaszcza te weekendy, umykały. Dlatego tak to wygląda. A wczoraj, w sobotę, jak myślę, że w każdym polskim domu, troszkę wspólnie razem sprzątaliśmy i znowu ta taka presja nade mną ciążyła, że jeszcze nie jestem spakowana, a przynajmniej jeszcze nie jestem tak spakowana, jakbym chciała. I te wszystkie rzeczy wyjmowałam i przewertowywałam, bo zabieram ze sobą do szpitala torbę i zabieram ze sobą walizkę. I w tej walizce na pewno będę mieć 2 albo 3 butelki wody, bo pamiętam, jak mi się podczas porodu pić chciało i chyba wtedy wypiłam od razu na raz takie 2 wielkie butelki wody i już nie miałam wody. Podsumowując, wczoraj właśnie sprzątaliśmy w domku i też z małym szalałam z tym mikrofonem, bo słuchajcie, ten mikrofon z psiego patrolu ma taką funkcję, że łączy się z Waszym telefonem i możecie puszczać z telefonu muzykę. Od razu leci, bo to jest taki mikrofon do karaoke i tam jest i głośnik, no i łącznie z mikrofonem, więc mały wczoraj szalał ze mną i te wszystkie bajki śpiewające, brzdące i inne leciały. Najważniejsze, że sprawia mu to radość. A dzisiaj mamy niedzielę,
jak już mówiłam na początku, 10 grudnia i znowu postanowiłam na moje włosy nałożyć tą odżywkę bez spłukiwania z kalendarza adwentowego. I chyba jest to jednak mój najbardziej ulubiony produkt do włosów z tych wszystkich produktów, które są tam przeznaczone do włosów. No, ślicznie wyglądają te moje włosy. One są jeszcze takie trochę wilgotne, bo ja po prostu nie chcę się bawić w suszenie ich dyfuzorem, bo po co? Zresztą powiem szczerze, wolę tą siłę przeznaczyć na coś innego. Ale no, bardzo ładnie wyglądają. A jak chodzi o makijaż, bo zrobiłam sobie taki naprawdę bardzo szybki, zależało mi na tym, żeby jednak być umalowaną, bo wtedy się czuję tak fresh, tak jakoś się nie czuję taka ociążała w tej ciąży, w tym stanie. Zaczniemy sobie od twarzy. Na twarzy mam Glam Shop upiększacz w kolorze oliwka 2. Pod oczami mam korektor z Eveline Wonder Match 15. Całą twarz mam przypudrowaną Vibo pudrem Aqua Mist z kolagenem. Na policzkach mam róż od Kylie w kolorze Winter Kiss i też ten róż mam tu na załamaniu powieki, tak mniej więcej w połowie powieki dolnej. Na brwiach nie mam nic, bo je ostatnio hennowałam akurat w Mikołajki, to możecie sobie zerknąć na film mikołajkowy, jak tam te brewki moje robiłam, jak wygląda efekt przed, po. Niedługo będę włosy malować, bo mam po prostu siwe. To już będzie taki ostatni dzwonek przed porodem. Rozświetlacz to jest ten Flawless z Vibo. Nos mam tylko i wyłącznie trochę wydłużony i wyszczuplony, mój mały kartofelek, za pomocą tej czekoladki Milky Chocolate z Lovely. To, co mi się tak przepięknie błyszczy na niebiesko, to jest pył księżycowy z Glam Shopu. Rzęski mam wytuszowane tą maskarą do rzęs Eveline Volumix Fiber Last. Korzystając z okazji tego, że jadłam, mogę sobie poprawić przy Was usta, bo mam takie oto dzisiaj kombo. Jest to kredka z Catrice Long Lasting Lip Pencil i ja mam tutaj w kolorze 080 That's What Rose Would Doll. I na tej konturówce leży sobie ten z Rimmela błyszczyk, to jest Oh My Gloss, bez żadnych drobinek, w kolorze 150 Glossholic. Ja mam te usta teraz w ciąży tak wysuszone, naprawdę, powiem Wam, dramat. Dramat, kochani. Tylko mi ta lanolina do sutków z Ziai pomaga i ona mi się przyda też później do sutków. Piję mega dużo wody, ale no po prostu to nic, no. Organizm mocno obrywa w ciąży. Boże, zobaczcie, jaka ona jest ładna. Dla blondynek, jak znalazł. Nie tylko dla blondynek, ale bardzo mi się podoba takie kombo na blondynkach najbardziej. Chciałam, żeby ten makijaż dzisiejszy był taki frozen, taki zamrożony, taki troszkę, wiecie, jak z dziadka do orzechów, ale żeby nie był przesadny, przesadzony. I to, co mi się bardzo w nim podoba, to to, że właśnie nie użyłam tego bronzera. Nie mam nigdzie bronzera nałożonego. Oprócz na, oczywiście na nosie, bo to Wam powiedziałam, że nos miałam wydłużony, ale tak to nie mam ocieplonej twarzy i ta twarz jest taka trochę właśnie jasna. Fajnie to wygląda. No, mi się podoba. A jak Wam, możecie dać mi znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Ostatnio na moim TikToku podzieliłam się z Wami, z tymi, co mnie oglądają, ale nie każdy ma TikToka, więc nie chcę dyskryminować
i wrzucać wszystkiego na TikToka i Wam mówić, że macie sobie go specjalnie zakładać. Dlatego szanuję bardzo moich widzów tutaj również na YouTubie, którzy są od lat ze mną, a wiadomo, no YouTube'a nie trzeba specjalnie ściągać, żeby móc oglądać filmy. Chciałam się podzielić tutaj również z Wami moją listą imion dla dziewczynek, no bo jak już wcześniej mówiłam, mój synuś do 22 tygodnia miał być dziewczynką, mieliśmy już wybrane imię, które wybrał mój mąż, ale ja mam taką swoją listę imion, które mi się podobają i stwierdziłam, że Anusz, może którejś z Was spodoba się to imię. Naprawdę z tym moim Orionem to było tak, że ja siedziałam w pracy jakieś 5 lat temu i miałam przerwę między klientkami, dostałam wiadomość z Interi czy jakiegoś Onetu czy WP, już teraz nie pamiętam, z którejś z tych stron, odnośnie rzadkich imion, na które urząd się zgodził, żeby je dać, no bo jak już Wam wcześniej wspominałam, rzadkie imiona to nie takie, że my sobie od teraz je wymyślimy i się urząd na nie zgodzi, choć też tak się zdarza, ale zazwyczaj rzadkie imiona to takie, gdzie po prostu statystycznie mało osób je daje, a statystyki są robione co pół roku. I to nie jest wcale tak, że o, marzyło mi się, żeby zrobić taką sensację, lansić się na dziecku, że ma rzadkie imię, po prostu, uwierzcie mi, przeczytałam tam, że wśród tych rzadkich imion było imię Orion, było imię też Conan, jakiś tam Ahmed, takie bardziej zagraniczne, powiedzmy. I dopiero wróciła do mnie zwrotna informacja po 5 latach, jak już miałam wybrać imię dla mojego syna i żadne mi się nie podobało, bo mówię, o, to kojarzy mi się z tą osobą, a to jakoś tak w pisowni może będzie, nie wiem, no problem, a to za długie, a to coś tam. I ten Orion mi się przypomniał i chodził za mną cały czas, cały czas, cały czas, ale że staram się być ostrożną osobą. Ja tą decyzję o tym, żeby mu to imię dać, dopiero dałam mu je, daliśmy mu je w drugiej dobie życia i jeszcze zapisując go, jak już wróciłam ze szpitala po 4 czy tam 5 dniach, bo to był okres pandemii, no to trochę nas wtedy trzymali, mimo że miałam poród naturalny, to mówię do męża, że naprawdę czuję, że to był od początku dla mnie Orion i mówię, jak myślisz, dobrze robimy? No i postanowiliśmy, że damy mu tak na imię i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że Orion nosi właśnie to imię. Dobrze, nie przedłużając, imiona dla dziewczynek, które mi się bardzo podobają, no mi się strasznie, strasznie marzyła Łucja, taka mała Łucja. Ja wiem, że z tym imieniem też byłby taki troszkę problem, na to patrzyliśmy wybierając imię na przykład Oriona, bo imię Orion w każdym języku będzie pisane tak samo, a imię na przykład Łucja dla dziewczynki to już no nie ma w niektórych alfabetach eł i będzie Lucja. No tak samo jak chodzi o wymowę, no w niektórych krajach nie powiedzą Łucja, tylko powiedzą właśnie najprędzej Lucja. Ale to imię mega mi się podoba. Kolejnym imieniem jest imię Aniela. Aniela mi się tak właśnie kojarzy z takim aniołkiem, tak jakoś bosko, by idealnie pasowała do naszej gwiazdy, do Oriona. Kolejne oznaczające chyba księżniczkę, czy tak trochę księżniczkowo mi się kojarzy, to jest Aurelia, jak Wam wcześniej wspominałam. Odpowiednik męski Aureliusz, też mi się to imię podoba. Kolejne dwa imiona, na K to jest Kornelia i podoba mi się bardzo imię Klara. Klara zawsze mi się podobało ze względu na to, że miałam bajkę na VHS-ie Dziadek do orzechów i tam właśnie była Klara i bardzo mi się ta dziewczynka podobała, taka była grzeczna, ale charakterna jak trzeba, takie swoje zdanie miała. Bardzo mi się podobała ta postać z bajki. Kolejne imię to imię Inez, pisane przez Z na końcu, bo jeszcze jest pisane przez S. Tego imienia wcześniej nie znałam, ale osoba, która na przykład z takiego bardziej znanego środowiska TikTokowego, która je nosi, to taka znana tatuatorka, którą obserwuję. Charakterna kobieta, bardzo podobają mi się jej tatuaże i właśnie ona ma to imię.
Kolejne imię to imię Irena. To jest imię, które najbardziej podoba się mojemu mężowi. Mi się to imię w tej wersji Irena nie podoba, bardziej mi się podoba zdrobnienie tego imienia Irenka. Irenka to jest takie no po prostu idealne dla mnie, zdrobnienie tego imienia. Kolejne imię to imię Laura, aczkolwiek dużo już moich koleżanek i kolegów dało tak na imię swoim córkom. Też ono jest w rankingu tych imion najbardziej popularnych. Nie wiem, czy właśnie ono już nie jest w pierwszej dziesiątce, ale skąd ja to imię znam? Kiedyś oglądałam, bo jestem rocznik 93, bodajże na Jetixie była taka bajka Hamtaro o takim rudym chomiku i właśnie jego właścicielką była Laura. Kolejne imię to imię Renata, Renatka, Renia. Miałam takie fajne klientki, Renatki, takie pozytywne wariatki. Bardzo mi się to imię miło kojarzy. Kolejne to imię Mary. Mary kojarzy mi się też z taką grzeczną dziewczynką, taką, nie wiem, z falowanymi włoskami, też moja wyobraźnia działa, ale ogólnie pozytywnie mi się kojarzy. Jest takie bardziej zagraniczne, bym powiedziała. Następnie mamy Wiktorię. Wiktoria oznacza zwycięstwo. Też mi się to imię podoba, bo jest takie bardzo mocne, takie Orion i Wiktoria. Ostatnio zauważyłam, że bardzo podobają mi się imiona, które mają literki O, R i I. One wtedy brzmią tak mocniej. No ale również mam też inne imiona, na przykład Hania imię to mi się bardzo podoba, bo Hania jest takie ogólnie popularne, bo dużo jest Hań, ale Hania... Hanna ma to imię coś w sobie miłego. I już ostatnie imię dla dziewczynki to Anna Maria. W ogóle osobiście uważam, że w zestawieniu z naszym nazwiskiem Anna Maria Hoppe to by brzmiało pięknie. Jest to jedno imię, z tego co kojarzę, można je pisać bez kreski albo z kreską. No to osobiście chyba bym pisała je z kreską. Anna Maria, Anna kreska Maria Hoppe. Mam nadzieję, że moja lista imion dla dziewczynek Wam się podobała. Może te imiona nie są tak bardzo rzadkie jak imiona dla chłopców, no ale po prostu ja stwierdzam, że nie będę się nikomu tłumaczyć z tego, że mam taki gust, a nie inny.